Sztuczna inteligencja obecnie ulega demokratyzacji. Odmieniamy ChatGPT teraz przez każdy możliwy przypadek. Natomiast faktycznie algorytmy już bardzo długo pomagają nam sklepom internetowym, klientom dokonywać zakupów, bo biorąc pod uwagę sztuczną inteligencję, mamy pewien scoring cenowy, który sobie robimy jako marki w stosunku do naszych konkurentów. Kupujemy w sposób efektywny reklamę, bo nikt teraz nie siedzi i nie klika, tylko oczywiście są automatyczne sposoby bidowania. Mamy całe AI zaprzęgnięte do tego, żeby w efektywny sposób pomagać klientowi kontaktować się z marką, sama procedura dostawy itd., itd. Natomiast z czego handel teraz korzysta? Przede wszystkim z tego, żeby najlepiej dostosować ceny do konkurencji. To jest pierwsza rzecz. Od 2 lat przed pandemią nie mówiliśmy o cenach, mówiliśmy o sposobie dostawy, mówiliśmy o dyspozycji produktu, natomiast teraz od 1,5 roku, szczególnie rzecz biorąc, dosyć mocne reperkusje są cenowe, więc musimy się na tym skupić. Cena jest bardzo ważna, zawsze była, natomiast teraz faktycznie determinuje percepcję klientów. Zawsze chcielibyśmy kupować oczywiście tanie i dobre jakościowo produkty, natomiast cena jest istotna. Widzimy przecież downsizing w sieciach FMCG po to, żeby utrzymać pewną cenę, natomiast te produkty się troszeczkę zmniejszają. Cena jest istotna, natomiast nie jest najistotniejsza. W e-commerce liczy się przede wszystkim szybkość dostawy i pewna rzetelność, jeżeli chodzi o marki. W zależności od konsumenta są inne gradacje. Koszyk zakupowy w zależności od branży się trzyma na podobnym poziomie, bądź też leciutko zwiększa. Patrzę, mówię tu szczególnie po branży farmaceutycznej. Widzimy natomiast, że liczba artykułów w zamówieniu spada, natomiast wartościowo zakupy są na podobnym poziomie. No, mamy tutaj efekt oczywiście inflacji. Nie można myśleć o e-commerce bez technologii i o takim ciągłym szukaniu nowinek. Ja zwykle mówię, że branża e-commerce to jest taka łódź podwodna, która ma peryskop i w tej lawinie różnych trendów musi odnaleźć te istotne rzeczy, żeby odpowiednio się znawigować, więc sklepy powinny teraz wybierać elastyczne technologie, czyli takie, które możemy wdrożyć tu i teraz, więc dlatego rozwój branży SaaS, czyli software as a service, się rozwija fenomenalnie. Musimy bardzo szybko i elastycznie przełączać nowe rozwiązania. Prosty przykład. Duży trend e-commerce'owy, który będzie odpowiadał za mniej więcej 60% rynku, czyli to są platformy 3PL, czyli marketplace. Od Allegro przez Amazon i inne takie jak Empik, Decathlon, czyli marketplace markowe. Żeby się połączyć, no możemy się integrować bezpośrednio, ale wtedy integracja musiała być z każdym providerem. A tak mamy na przykład Baselinkera. Integrujemy z jednej strony, jest to zintegrowane przy Allegro i możemy w efektywny sposób wdrożyć naszą ofertę jednorazowo na Allegro, na Amazon i parę innych miejsc.